Cześć, siłanko, witajcie, z tej strony Mafia Solec i witam was w kolejnym odcinku z Farming Simulator 2017, oczywiście seria od Bizona do Leksona, bo jak na poniedziałek przystało, zawsze w poniedziałki nagrywamy tą serię, bo nie mamy co. No i jak to przysłowie mówi, wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Brączek wrócił już do domku, skończyły mu się ferie, Adaś też również powrócił, także no my bierzemy się za nagrywanie. Mam nadzieję, że chociaż w tym tygodniu już będzie taki zalążek tego wszystkiego, że znów powrócimy, znów będzie aktywnych na kanale. Poprzednio same łapanki były takie, jak sami wiecie, wstawanie specjalnie, żeby coś nagrać. No i oczywiście ta seria, gdzie zawsze no w poniedziałki nie mam co nagrać, ale chociaż całe szczęście mogę sobie tutaj wejść i coś ponagrywać. No dzisiaj niestety więcej trochę zabawy, ponad 5 godzin robienia całego save'a, żeby wszystko idealnie zgrało się z ostatnim odcinkiem. Także no jak widzicie, no budowa idzie w re, kasa z konta zniknęła za beton. No i jak widzicie, tablicę już tutaj sobie właśnie wziąłem, no bo już czas budowy musiał być, także podczas tego, gdy wylewali, musiała ta tablica już tutaj być przy nas. No jak widzicie, mamy już wylane wszystko pod oborę, jest cały zbiorniczek na gnojowice. Czekajcie, my sobie chyba tu nawet drabinę mam. O, ja mamy drabinę, możemy sobie zejść. No jak widzicie, zbiornik spory. Tutaj jest akurat to miejsce, w którym będą sobie krówki chodzić, gdzie będzie nam spływała gnojowica. Jeszcze wszystko będzie kopane pod węże, żeby podłączyć to pod zbiornik i w ogóle. Ale to już mówię, zajmiemy się dopiero w kolejnym odcineczku. Czekajcie, ja sobie wyskoczę tutaj. O, myślałem, że już nie wyjdę. Uwięzi mnie to. Jak widzicie, no troszeczkę posprzątaliśmy. Zostały też już przywiezione materiały na szalunki. No bo to już prawie praktycznie niebawem. Ja z tego miejsca pozdrawiam oczywiście Killera. Zapraszam do niego na fanpage'a. Tam możecie zobaczyć, co właśnie sobie działa, jaką świetną mapę robi. Także bardzo serdecznie do niego zapraszam i dziękuję jeszcze raz za przygotowanie właśnie tej całej podstawy, jak i również tych, że tak powiem, materiałów do szalunków. Jak widzicie, no kawał obory jest, z daleka naprawdę robi to mega wielki efekt. Moim zdaniem bardzo fajnie to wyszło, zmieściliśmy się idealnie w tych miejscach, gdzie były postawione materiały na budowę. Wszędzie ziemia nie została jeszcze zasypana, jak widzicie, świeżo tutaj zasypana ziemia, jeszcze gdzie niegdzie woda była, także tutaj chyba to się zrobiło, bo padało z 2-3 dni temu. I tutaj nie zasypywałem do końca, ponieważ na szalunki i tak trzeba będzie trochę opuścić niżej te deski, żeby wszystko idealnie było. Dlatego też mówię, nie będę zasypywał do końca. Tutaj jak widzicie, tego wcześniej nie było, znaczy było w planach, ale było kopane więcej. Później pomyślałem, że po co mamy zalewać sobie, jak i tak będzie kostka. Bo ogólnie jak wiecie, no to było wydłużone dotąd. O! Coś, no tutaj ładowarkę mi teraz zasłania. O, od tamtąd było wydłużone dotąd, także zbiegało się idealnie tutaj z tym kątem i miało być tu wszystko wylane betonem, ale pomyślałem, że nie potrzeba tu betonu, ponieważ będzie kostka i tak będzie utwardzony teren pod samym wyjazdem z obory, także tutaj sobie odpuściliśmy, żeby trochę z kosztów zejść i wylaliśmy sobie ją tylko tutaj. To będzie takie pomieszczenie, jakby to powiedzieć, sterujące w oborze, wiecie, te wszystkie roboty udojowe, to wszystko będzie tutaj sterowane, tutaj będzie zbiornik na mleko, także no zobaczycie później, jak to wszystko fajnie wyjdzie. No ale dobra, bez zbędnego gadania, sami już widzicie, jak to właśnie fajnie nam wygląda. My chyba będziemy brali się za żniwa i tutaj polecimy sobie, ponieważ mamy pszenicę do wykoszenia, dość spore pole, także troszeczkę nam czasu na pewno zejdzie, to możemy sobie już powoli ruszać. Także no ruszamy sobie w stronę kombajnu i ruszamy też, mówię, no z aktywnością na kanale dzisiaj ciężko, no wstałem specjalnie o 9 rano dzisiaj, aby troszeczkę popracować tutaj na sejwie. Czekajcie, szukam kombajnu, a jest, no tak, tutaj go postawiłem, żeby wszystko tutaj popracować. Myślałem, że zejdzie o wiele szybciej, a okazało się, że muszę jednak i tak robić sejwa od nowa z racji tego, że zmieniałem niestety, ale tą trawę, która wiecie, tak rosła dookoła mi tu i to od strony podwórka, gdzie był płot, i to wszystko musiałem jednak to jakoś wywalić. Dlatego też postanowiłem to zmienić. Czekajcie, podjedziemy sobie. O, powinno być ok. Dobra, spoczko. Tutaj oczywiście już nie jedziemy sobie z wózkiem do headera, bo ponieważ jest to nam niepotrzebne w ogóle, bo mamy bardzo bliziutko nasze pole. No i lecimy, no 20 tysięcy zniknęło, ale mamy sporo zboża, które jest do wyprzedania. Jak pamiętam, no też sporo kasy zrobiliśmy na misjach, które pamiętacie, były na live'ie. Ogólnie będzie też odcinek z misji. A właśnie, znowu tu rozwaliło tom i musieli tu wykopać, coś było nie tak, nie wiem, czy tu jest w ogóle jakiś problem straszny z tym. Dobra, czekajcie, rozłożymy sobie zbiorniczek. Ja to bym chciał wam powiem jedno, że chcę sprawdzić sobie, jakby tu była słoma. Włącz poko słomy.
Wyłącz, dobra, czyli jak jest włączony, to powinno wszystko ze sobą grać. Odpalamy kombajna, podnosimy motowidła i git, możemy sobie zasuwać. Leci słoma? Leci słoma, jak nie, jak tak, Andrę. Dobra, czekajcie, ile byśmy mogli tym kombajnem jeździć na godzinę? Dajmy sobie 9, czekajcie, bo w pełnym tempie ile pójdę? Aha, 9, no dobra, to tak zostaje. Myślałem, że będzie powyżej 10, no to wtedy byśmy sobie raczej odpuścili to. I więc mówię, no mamy pełno jeszcze zboża do wyprzedania, będzie na pewno jakiś odcineczek ze sprzedaży, będzie też odcineczek na pewno z stworzenia jakiejś tam misji. Bardzo ładnie tutaj koło mojej gospodarki, zaraz wam tu pokażę, będzie ładnie widać prawdopodobnie z okienka. A niestety tu jest taka górka. Patrzcie jak, oj kurde, serio zniknął. Był zajebiście ten zasiany słonecznik u Mariana na polu. Tak ładnie to wyglądało, jak sobie patrzałem na to, no ale niestety. Ogólnie czekam sobie na paczuszkę. Zobaczycie, będzie niebawem na kanale unboxing. Będzie nowa jakość kamerki. Także no zobaczymy, jak to wszystko się u mnie współgra. Dobra, czekajcie, przestawię sobie na header. No powiem wam, będziemy mieli trochę cięcia. U gałęzie niepoobcinane. Przypał trochę. Będziemy mieli trochę do cięcia, bo to pole jest strasznie, strasznie duże. Ogólnie też myślę sobie nad powiększeniem. Nie wiem czemu od razu jak się zaczyna ciąć, to jak widzicie takie kurde małe kubki słomy lecą. Jak widzicie, tam była soja została wykoszona na live'ie i będę prawdopodobnie chciał połączyć sobie to pole właśnie, to z tym polem. Myślę, że spoczko by to wyglądało. I tak, bo kiedyś, no wiecie, jak na początku kupowałem, to było to tylko pole moje. Tamto pole było właśnie do kupienia, które dopiero zdobyłem w drugim to sezonie. Dziwne lagi mam. Kurde, nie mam pełnych FPS-ów, masakra jakaś, nie wiem czemu. Będę musiał trochę zmniejszyć sobie to mi też, no niestety, ale minimalizowałem. To też może sprawiać mi lekki błąd, ale no z następnym razem sobie zmniejszę trochę grafikę, żeby tu już wszystko ładnie, pięknie, płynnie wyglądało. Masakra, powiem wam, ciężko się przyzwyczaić. Brączek wyruszył sobie w niedzielę w południe, pierwszy raz wracał po pociągiem. Fajna sprawa. Praktycznie no godzina krócej, troszeczkę więcej, bo przesiadka w Gdańsku do Kościerzyny. Także no troszkę inna trochę droga niż autobusem, ale Brączek powiedział, że fajnie, wygodnie. Także no będziemy myśleć, jak nie będziemy jechać samochodem do Brączka później w maju, to może pociągiem. Zobaczymy jak to właśnie fajnie wszystko wyjdzie. Ale fajna właśnie sprawa z tym pociągiem, bo mówię, no nie ma żadnych korków, nie ma nic. Fakt, że szybko nie jedzie, bo to nie jakiś kurde szybki pociąg pospieszny czy coś w tym stylu, ale ważne, że bezpiecznie i sobie Brączuś dojechał. Czekajcie, tak teraz patrzę, co tu mi idzie przez tą kabinę, taka długa. Nie, ona była wcześniej? Czekajcie, to chcę sobie obrócić się i sobie zobaczyć sobie. No jo. Aha, tu jest od taki wspornik, jakby żeby szyba, nie wiem, może od gałęzi. Coś ty, o, żeś ma kubkę zrobili. Żeby chyba jak gałęzie może haczą, czy coś w tym stylu, żeby szyby nie wybić, nie wiem, nie mam pojęcia, naprawdę, jakoś wcześniej tego nie zauważyłem, nie wiem czemu. No i Brączuś sobie wróci, mówi, że ciężko miał się przyzwyczaić. Powiem wam, że no ja szczerze też wczoraj wysprzątałem cały pokój, nie miałem w ogóle sił na nagrywanie, całe szczęście, cieszę się, że wczoraj naprawdę przyszedłem po około 19:00. I powiem wam, cieszę się naprawdę, ponieważ udało nam się nagrać wczoraj 4 odcinki, w tym 2 farmingi i seria oczywiście od zera, żeby już nie było tego przestoju, żeby ruszyć sobie już na pełnej z tą serią. Także cieszę się, bo nagraliśmy właśnie do chłopaków, a później jeszcze 2 rokety. Także super, nagraliśmy do chłopaków, ja dzisiaj od rana sobie, no takiego rana, bo mamy godzinę 14:00, planowane tu wszystko było, że skończę na około godzinę 10:00 i zacznę nagrywać, zrenderuję, wstawię, a tutaj tak, no chłopaki zaraz wrócą, ja muszę to zrenderować, wstawić, myślę, że będziecie oglądać to w poniedziałek, jeśli nie się nie wyrobi, no to będziecie to oglądać we wtorek. Życzę wam miłego popołudnia i myślę, że no wtedy, a nie, nie mogę tego wstawić we wtorek. Będziecie wtedy to mieli po południu prawdopodobnie, bo od zera będzie czekało na mnie we wtorek. Także będziemy musieli sobie pomyśleć coś na ten temat. Patrzcie teraz z góry, jak to pięknie kurna wygląda ta nasza obora. No większa, chyba troszeczkę większa będzie niż nasza świniarnia, że tak powiem. Właśnie musimy trochę kiedy przy świniach, tam trzeba przecież je nakarmić, wody im przywieźć i w ogóle. Także trzeba będzie to ogarnąć. Czekajcie, tutaj sobie cofnę ładnie. Zrobimy jeszcze chociaż ze 2 poprzeczniaczki i przetniemy się tu gdzieś, żeby nie jeździć cały czas w kółko.
No i dzisiaj mam nadzieję, że jeszcze dużo przede mną, ponieważ no nagram to. Później od razu z chłopakami lecimy testować Spintyresa. Lecę dla was szukać mody i robimy serię z Eurofan z Stanasem. Także no i dzisiaj dwa odcinki od zera trzeba nagrać. No powiem wam, że dzień naprawdę mega się zapowiada. Pewnie jakiś jeszcze roket do chłopaku, coś w tym stylu. Także no będzie na pewno ciekawie. Mamy już 90%, będzie sypać pszenica. Będzie trochę tej pszenicy, ogólnie nie wiem czy już około 30 ponad coś ton nie mam w silosie z tamtego rocznej. Pomieszam, sprzedam za tą samą cenę, nic się nie stanie. Więc czekajcie, 95. Dobra, żeby mi się nie wyłączył zaraz, to sobie... O, dobra, pięknie. O, mogę się przenieść, żeby sobie już nie jechać, wiecie co? Ile tam wchodzi w tego New Hollanda ton? Dobra, weźmiemy dwie, nie będę się cykał z tym, bo później nie będę chciał sprowadzać, ale tak to dwie podczepię, to na dwie zrzucę, nie? To trudno przywiozę znowu. Właśnie boli mnie to, że nie mam jakiegoś konkretnego pola, ponieważ no powiem wam, z miłą chęcią bym sobie pograł. Czekajcie, wjedziemy sobie tam, bo i tak tu jest moja miedza, nie ma żadnego rowu, więc możemy się na spokojnie tutaj zmieścić. Myślę, że w następnym odcinku, żeby nie było ciągle żniw pod rząd, poleci sobie jakieś prasowanie, później jakieś gruberowanie i jeszcze myślę jakieś żniwa soi, na koniec sobie zrobimy. Teraz właśnie chciałem strasznie żniwa, ponieważ no zajebiście się robi żniwa na tej mapie. Czekajcie, ja potrzebuję zdjąć plandeki. Okej. Dobra, szkoda, że rury nie rozłożyłem. Dobra, spoko. Możemy gasić. New Hollanda nie gasiłem. Cyk. Hucha. Dobra, jeszcze pamiętam coś. Jeszcze niebawem właśnie do chłopaków przyjdą też kierownice. Także no naprawdę mega fajnie, realnie już będziemy sobie grać na od zera. Trochę będzie jednak tych ton. I chyba może dobrze, że wziąłem, bo jak na dwa okrążenia. No powiem wam, że chyba pierwszy raz będzie New Holland ściągał dwie przyczepy. Bo raczej na jedną to się nie zmieści. No nie powinno bynajmniej się zmieścić. Wszystko na jedną. Więc no troszeczkę będzie przyciągania. Kurde, 49 FPS-ów. Masakra. Nie wiem czemu. Ale miejmy nadzieję, że to ogarnę następnym razem. Dobra, możemy sobie powoli... A nie, wysypię wszystko. Złożę tą rurę. O. I będziemy jechać, bo jednak później tu mam drzewa, to nie będę składał, jak mi coś zboża wleci. Później jeszcze połamie, masakra. Po co wplątać się w niepotrzebne koszty. No i ogólnie powiem wam, pogoda za oknem poprawia się. Rozpuścił się właśnie ten lód, który był cały czas na polach. U mnie wreszcie rozpuścił się ten lód z podwórka. No ale codziennie wieczorem jest jednak mrozek i to cały czas zamarza. Więc no i tak mimo wszystko jest nieciekawie. Ale miejmy nadzieję, że pogoda już będzie się poprawiać, choć mimo wszystko nadają na sobotę, z tego co mówi bro... Nie, Adaś mówił, że na sobotę nadają prawdopodobnie znów śnieg. Także no jak mam mrozi, no to lepiej ten śnieg znowu trochę spadnie, jak ta pokrywa się powiększy na polu. No i zobaczymy, właśnie zapraszam was na vloga, bo jak Brączek był u mnie, udało nam się nakręcić właśnie vloga. Poszliśmy sobie na pola zobaczyć, jak to tam wygląda po tej pierwszej zimie. Miejmy nadzieję, że no już chyba gorszej nie będzie na Wielkanoc. Także całkiem spoko sprawa, czekajcie, jak mi tutaj się wysypie, bo nie chcę robić pięciu rządków później do prasowania. Także no mówię, dwa odcinki teraz ze żniw i później o wiele lepiej będzie nam się grało, ponieważ no już będą jakieś prace typowo polowe. Ale miejmy nadzieję, że hajs będzie się zgadzał i w kolejnych odcinkach ja już będę chciał zakupić sobie siewniczek. Mega kurwa fajny siewnik znalazłem, tak mi się strasznie podoba, ludzie, że to jest szok. I będzie mega pasował do tej serii, powiem wam tylko tyle. Więc pewnie wielu z was już się domyśli, jaki to jest siewnik. Ale na pewno będzie mega fajnie pasował. Na pewno z New Hollandem. Także no nic, tylko pozostaje czekać. Muszę zobaczyć, jaka jest tam jego cena, ile za ten swój jeszcze dostanę. I będziemy sobie działać. Zobaczymy, co na następny sezon zasiać. Gdzieś będę musiał myśleć, znaczy łąkę to prawdopodobnie sobie odkupię, bo i tak ona tam jest pod lasem. Marian tego widzę nie używa, nie ścina praktycznie w ogóle. Dlatego też pogadam z nim. Może by mi to puścił chociaż w dzierżawę, ja już bym nie chciał tam, wiecie, dopłat, nic z tego, chociaż miał właśnie łąkę swoją, bo szkoda mi pola, tak? Szkoda mi teraz pola, żeby tutaj specjalnie gdzieś siać trawę dla krów. Póki tych pól mam jeszcze mało,
no to mówię, nie chcę tego robić, bo już w ogóle bym miał już totalną masakrę. Czekajcie, ja będę chciał tu jakoś równo chociaż pojechać trochę. A widzę tu taki pasek przede mną. Dlatego też jeśli coś, to będę gadał właśnie o łąkę. No kurde, masakryczne lagi. Nie mam pojęcia czemu. O, zajebiście równo. Jestem kurwa hardcorem. No, i patrzę się w tą stronę i gitara się ma jest. Także jakieś tam obiekty, no pewnie też dużo jest tych dupereli, wiecie, na tym do budowania, na naszej budowie. Także też nie ma się co może i dziwić. Na to wszystko, bo później jak będzie jeden obiekt, wszystko będzie pojedynczo, więc to myślę, że lepiej będzie ze sobą grało i będzie o wiele lepsza płynność tego wszystkiego. Ale mówię, no na razie mam chęć kupić ten siewnik i powoli zacząć spłacać podatek. Miejmy nadzieję, spłacać kredyt. Miejmy nadzieję, że uda nam mi się to dość szybko. Ponieważ też nie chcę mieć przez tą oborę zbyt dużego przestoju, tak? Że tak powiem, w maszynach. Ale no myślę, że jak już będzie obora, będą krowy, to ta seria już naprawdę będzie taka kolorystyczna, że tak powiem. Będzie już co robić i gra na pewno się nie będzie nudzić. A wiecie co? Ja połączę jeden z drugim pokosem. Już później pracą będzie mi tu łatwiej wywinąć. Dobra, tu jeszcze dwa pokosy. Myślę, że dzisiaj taki odcinek 25 minut wyjdzie. Bo jak już to obetnę, to powinno mi chwila, moment. Nie, jednak chyba nie będzie dwóch. Patrzcie, tak się fajnie zapowiadało ten poprzeczniak po długości. No, ale niestety chyba tak się nie uda. Także no zobaczymy. Myślę, że trzeba będzie sprawdzić ceny. I też tak nie wiem, jak tam będę miał jakieś prace później pożniwne, to sobie prawdopodobnie byśmy zrobili. Teraz właśnie najgorsza sprawa jest dzisiaj taka, że wychodzi bardzo fajna mapa. To są Niemcy, tak, ogólnie przez Niemców robiona. Ja ich mam już od FFS-a 15 polajkowanych i widziałem, jak oni tą mapę robili od samego początku 17. Naprawdę mega fajnie wyglądała, ale nie było daty premiery podanej. Nagle wczoraj patrzę na Facebooku, że data premiery wychodzi na dziś, na godzinę 18. Szkoda, bo bardzo długo czekałem na mapę Nizma, ale i tak na niej robię mimo wszystko, więc ta mapa, ta Niemczech, może jakiś singiel poleci, zobaczymy, bo będę miał taką singla mapę, a wiecie, no singiel mi się bardzo przydaje, no bo często no tylko mam tą mapę do nagrania, tak? Wolałbym od czasu do czasu wziąć jakąś inną mapkę i też sobie ponagrywać na innej, więc jakieś nawet takie, nie wiem, duże mody, jeżeli ta mapa nie będzie strasznie mega wielka, to weźmiemy sobie taką mapę na singla. Także będę was informował, na pewno sobie ją przetestuję, czy to wszystko ładnie chodzi. Dobra, czekajcie, cofnę tu. Moment, jeszcze nie wyrobię. Dobra, jest git. I co? W tygodniu mam nadzieję, że pojawi się jeszcze chociaż jedna FIFA, pojawi się Rocket, pojawi się Stranded Deep, pojawi się 60 sekund, Wreckfest. No i farmingi. Miejmy nadzieję, że cały plan wypali. Na jutro już jesteśmy umówieni na Wreckfesta. Nie, dobrze, na wtorek, kurde, bo przecież wczoraj to była dopiero niedziela, także jesteśmy dopiero umówieni na Wreckfesta. Miejmy nadzieję, że się uda nagrać, no bo jak wiecie, dawno tej serii nie było. Ole, kurde, fajne ujęcie by teraz było. No trochę słomy będzie. Zastanawiam się teraz, jak to robić, bo mam prasę. No sami wiecie, że mam prasę, ale nie wiem, czy nie będę jeździł i sprzedawał słomy. Będę potrzebował jeszcze samozbierające, jeśli chodzi o kolejny nabytek. To mi się na pewno przyda, bo też do ścielenia świnia potrzebuję właśnie luźnej słomy. Bo właśnie ludzie, napiszcie mi w komentarzach, jak to jest ze świniami. Czy mogę im wrzucić belkę słomy i ona sama się pościeli, czy musiałbym im kupić tą maszynę do ścielenia, nie? To jak możecie, to weźcie mi, napiszcie w komentarzach. Wtedy już będę wiedział, co sobie robić, na co właśnie składać. Miejmy nadzieję, że uda się jakoś. Jak nie, no to mówię, kupimy samozbierającą. Tylko że też nie będę miał tego gdzie składować. I tu jest właśnie największy problem, ponieważ no dopiero gdy powstanie obora, będzie powstawała wiata. Wiata, nie wiem, może ta okrągła otwana, zobaczymy. Jak nie, to będzie jeszcze raz taka, jak tam stoi, bo jest bardzo mi się ona podoba. Także fajnie w klimacie by to wszystko wyglądało. I powstałaby jeszcze raz taka sama wiata, gdzie właśnie ona by była prawdopodobnie tylko na słomę lub dla maszyny. Oj, teraz się zobaczyłem. Lub na maszyny właśnie.
Dobra, jeżeli ja wyszedłem, a jest odpalony, powinno chyba działać, nie? Jo. O, 32%. Nie będzie drugiej przyczepy. Kurde, no szkoda. Jedynie wiecie, jak gdzieś ruszam na żniwa tam dalej, w tamtą stronę mapy, to jeszcze spoko by było. Planuję też, no mówię, kupić, jeśli chodzi o pola, chciałbym kupić sobie to wielkie pole na Starym Borusiowie, żeby w końcu gdzieś dalej sobie ludzie trochę jeździć. A dopiero kiedy indziej kupimy sobie tutaj to koło farmy, bo żeby trochę różnorodności padło na kanał, właśnie chciałem kupić to pole tam też pod tartakiem. Pod lasem też nie jest małe, myślę, że całkiem fajne. To byśmy mogli sobie działać. Dobra, sypuj i lecimy sobie dalej. I miejmy nadzieję, że w tym tygodniu wszystko wypali, żadne plany mi nie wyskoczą jakieś tragiczne. Też mam straszną ochotę na porobienie sobie mapy, dlatego też będę się brał niebawem za typową. Też chcemy z Brączkiem jakąś polską więź zrobić, bo strasznie nas o to prosicie, bo jakby nie patrzył, no to typowa już nie jest taka typowo polska. I chcemy jakąś mapę, myśleliśmy nad typową polską wsią V2, bo był fajny klimat, ale no w końcu chcieliśmy odbiec jak najszybciej od tej typowej, normalnej, no to ukształtowanie, te pola, wszystko zostanie, więc trochę przypał i nam się to nie kali, więc będziemy sobie szukać jakiejś mapki polskiej, jak nie znajdziemy, no to coś będę starał się robić, ale najpierw mówię, najpierw typowa chyba, no zobaczymy. Mówię, no strasznie przydałaby mi się jakaś mapka, To jest strasznie polska, tak żeby 60-kami sobie pojeździć, maksymalnie tam jakiś Ursus, nie wiem, 912, 914, coś przed nim. Ale chcę, żeby to właśnie była jakaś polska mapa, nie? Także będziemy sobie coś kminić na pewno z Brączusiem. I żeby tak tych serii też nie było za dużo, żebyśmy wszystko sobie ogarniali. Zależy też na typowej, czy będę chciał zmienić całą typową, bo takie mam plany. I wtedy, jeżeli będę zmieniał całą typową, no to prawdopodobnie jakąś znajdziemy sobie polską, zrobimy sezon na polskiej, w tym czasie ja sobie skończę typową polską wieś. Powiększę ją na pewno, myślę, że już by była droga dookoła, jakieś miasteczko, tak jak wspominałem, biogazownia, nie wiem, zobaczymy. Na pewno tartak, jakiś inny skup, ze 2-3 skupy nawet, do kogoś na wsi, że można było wywozić do tego co wtedy i do tego jakiegoś z miasta. Także myślę, że będziemy sobie działać z tym i w miarkę nam to wszystko uda się zrobić, bo mówię, dawno mam nie robiłem, jakby nie było całą 17, podubałem tylko przy Polusiowie V6. Troszeczkę zmieniałem wtedy, jak pamiętacie, a wy nie widzieliście tego, wymodelowałem dwie obory, znaczy no jedna to jest świniarnia, druga obora dla krów, bardzo fajnie mi to wyszło. Taka polska właśnie świniarnia, tak żeby było chociaż świnie w środku widać, no ale no nie mogę zrobić takiej typowo polskiej małej, chciałem żeby było pastwisko, także no zanim jest takie małe, fajne pastwisko, bardzo fajnie to wygląda, także może kiedyś wam bym pokazał, jak ta V6 właśnie wygląda po tej mojej przemianie. I właśnie chciałem zabrać się za jakąś wreszcie mapę, no bo nic jeszcze ode mnie z 117 nie trafiło, oprócz przekładania jakichś innych map moich. Ale tak jak mówiłem, 25 minut będzie odcinka, co mnie bardzo, bardzo cieszy, bo nie chcę też za długiego, żeby nie renderować później godzinę, konwertować pół i wrzucać 3. Bo chciałbym, żeby na dzisiaj to do was trafiło, bo wczoraj nie mieliście nic, a w niedzielę mieliście spóźnione od zera. Miało być na sobotę, ale w sobotę wyszedł vlog. Także już nie chciałem wrzucać nic więcej, bo i 60 sekund też było na kanale, także spoko to w miarę wyglądało. Kurde, przez teraz te przyczepy to ja mogę tyle nasypać, że szok jak patrzę. Strasznie mi się teraz też jedna przyczepy spodobały. No na tych na pewno nie wywalę, tam no i więcej mi na razie niepotrzebna. To mnie właśnie boli, że w tej serii nawet jak będziemy mieli później lekcjona, to będzie ciężko. Będzie ciężko, bo no nie ma miejsca, kurde. Nie ma pól na niego. Po pierwsze, no mówię, będę powiększał te pola, tak będę starał się wycinać, gdzie się tylko co da. No to powiem, no to myślę, że wtedy się pola o wiele, wiele bardziej powiększą. No ale też tak mi w gardle już zaschło, że szok, bo tyle dni do was nie gadałem, że kurde też nie będzie prawie gdzie dojechać, bo jak wiecie, no wszędzie są wąskie te przejazdy i w ogóle. Dlatego też będzie strasznie, strasznie ciężko. Dobra, czekajcie, weźmiemy sobie ten pokos na pół, a teraz już wejdzie mi cały. Dobra. I będzie ciężko mi na pewno tu z lekcjonem, ale damy radę, bo jak nie my, to kto w końcu? Już tyle na tej serii nowości powstało, że i na pewno coś z lekcjonem wymyślimy.
I kurczę, no ciekawe, jak skończymy tą serię, to aż nie chcemy się co będzie. Będę chciał ją kontynuować jak najdłużej. Zresztą, no, jak widzicie, po drugi farming i dopiero jedziemy czwarty sezon chyba. Myślę, że w następny sezon... Nie, następnego sezonu nie przewinę. Właśnie tu będzie przypał. Albo przewinę, zobaczymy. Wiecie, o co chodzi, nie? Że w sensie... Zobaczę, ile w tym sezonie uda mi się kasy, tylko że jest przypał, bo... Nie wiem, ile tej kasy wykręcę, ponieważ wiecie, ile muszę zapłacić. Nie będę też miał krów, nie będę miał też z nich przychodu. Także tu następny mi coś koliduje. Nie wiem, czy następny sezon, no po prostu tyle, co uda mi się kasy, to tyle powymieniam maszyn i w ogóle najwyżej pobiorę te kredyty i to, zrobimy sobie sezon. I dopiero po następnym sezonie, jak zobaczę, ile mam, ile mi się udało wykręcić, tyle w następnym sezonie sobie doliczę jeszcze raz. Już będziemy mieli wtedy szósty sezon, to nawet w miarę szybko będzie nam to szło. A także co, ja wam dziękuję ślicznie w dzisiejszym odcinku za uwagę. Mam nadzieję, że no plac budowy zaczyna wam się podobać. I oby jak najlepiej to wszystko wyglądało. Składamy sobie chórę. Sypiemy. Aha, jeszcze tutaj. No to ładnie, ja już chciałem kończyć. Jak tu jeszcze nie skoszone. I mam nadzieję, że w kolejnym odcineczku będą już szalunki, tak? Będą już rozłożone szalunki chyba. I będziemy powoli sobie tu wszystko wylewać. Więc myślę, że to spoko nawet w miarę będzie wszystko wyglądało. Także co, ja wam dziękuję ślicznie za uwagę. Zapraszam was bardzo serdecznie na kolejny już odcinek, który myślę, że pod koniec tygodnia powinien się pojawić. No i na od zera, bo tam naprawdę będzie się działo. Także co, dzięki wielkie za uwagę, do kolejnego odcineczka i na razie. Trzymajcie się, cześć.